Rada Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych opublikowała podsumowanie raportów dotyczących ewakuacji w Afganistanie. Wnioski wskazują, by zawsze przygotowywać również najgorsze scenariusze rozwoju konfliktów. Podsumowanie raportów dotyczy wyjścia wojsk USA z Afganistanu, które nastąpiło w sierpniu 2021 roku. Niekontrolowane przejęcie władzy przez talibów miało miejsce w ciągu zaledwie 9 dni, po 20 latach wsparcia Stanów Zjednoczonych. To uczy, by zawsze przygotowywać się również na najgorsze scenariusze rozwoju. Teraz tyczy się to m.in. wojny w Ukrainie. Żadna agencja nie przewidywała przejęcia władzy przez talibów w ciągu 9 dni. Nie przewidywano, że ponad 300 tysięcy wyszkolonych i wyposażonych afgańskich żołnierzy nie będzie walczyć o swój kraj. Jestem dumny z faktu, że udało nam się bezpiecznie wydostać z Afganistanu ponad 124 tysiące ludzi. Dumny z faktu, że żołnierze amerykańscy byli w stanie przejąć kontrolę nad nieczynnym lotniskiem i uruchomić je w ciągu 48 godzin. Biały Dom skrytykował administrację byłego prezydenta Donalda Trumpa, wskazując, że poprzednie działania były chaotyczne i paraliżujące. Ameryka ma silniejsze podstawy strategiczne i jest bardziej zdolna do wspierania Ukrainy i wspierania naszych zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa na całym świecie, a także jako konkurencja z Chinami. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA wskazał, że od czasów zakończenia misji w Afganistanie Ameryka pełniej zajmuje się najpilniejszymi wyzwaniami zapewnienia światowego bezpieczeństwa.